W swojej kategorii nominowana jesteś również z Aleksandrą Domańską. Znowu musisz mieć starcie z rodem Zborowskich. Jak oceniasz jej szansę w tym plebiscycie? No ona chyba zajęła drugie miejsce, bo to już wiadomo, bo to było online. Więc pierwsze zajął Dawid, drugie Ola. No ja Olę uwielbiam. Znamy się jeszcze ze szkoły teatralnej. I tu nie ma w ogóle żadnej rywalizacji. No to jest wszystko zabawa, no bo to tutaj no to nikt nic nie wygrywa, tak? To chodzi tylko o jakiś tam prestiż i właśnie fajną zabawę, więc myślę, że każdy z nas został nominowany w fajnej kategorii, bo Ola w kategorii porzucie humoru i dystans, a bez dystansu w show biznesie to uważam, że wszyscy zginiemy, więc zresztą Ola ma być, z tego co wiem, także bardzo się cieszę i gdyby Ola wygrała, to bym tak samo jej kibicowała. Zresztą Dawida też znam i Dawid też w ważnej sprawie został nominowany, więc no super, o to chodzi. Ola zakomunikowała na swoim Instagramie, że przechodzi na ten wegetarianizm już bez końców. Czy ty jesteś tutaj też tego sprawczynią? Nie wiem, to już trzeba się Oli zapytać. Natomiast no, ta moda na wegetarianizm jest słuszną modą, dobrą modą. Cieszę się, że dociera to tak do wielu osób i dzisiaj jak to przeczytałam, to też się uśmiechnęłam. Myślę, że wiele osób na pewno zainspirowało Olę. Jeżeli byłam to chociaż w małym procencie ja, to tym bardziej się cieszę.